Dawid Żukowski jest dzieckiem, którego od prawie tygodnia szuka cała Polska. Mały chłopiec, który wracał od dziadków do domu w Warszawie. Nigdy nie dotarł do swojego mieszkania i zaginął w bardzo podejrzanych okolicznościach. Trwająca na wielką skalę akcja polskiej policji jak na razie nie przyniosła rezultatów. Mimo zgromadzenia dość pokaźnej ilości materiału dowodowego, ostatnie nagranie, jakie udało się odnaleźć policjantom, wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Dawid Żukowski został zabity? To nagranie mówi wszystko. Według doniesień płynących z policji, służby są w trakcie analizowania bardzo ważnego dowodu w sprawie. Jakim jest zaledwie kilkusekundowe nagranie pokazujące Pawła Żet, który po zaginięciu dziecka popełnił samobójstwo. Policjanci dotarli do filmiku, na którym uwieczniono ojca zaginionego chłopca zaledwie 3 km od miejsca tragedii. Mężczyzna idzie sam, bez dziecka, co sugeruje, że w momencie nagrania mężczyzny przez kamerę, malucha już z nim nie było. Nie jest to pierwsze nagranie, które uwieczniło podejrzane zachowanie Pawła Żet. Pierwsze pokazywało, jak mężczyzna przejeżdża swoją Skodą w kierunku Grodziska. Po czym kilka godzin później jedzie w kierunku Warszawy. Hipoteza mówiąca o zabójstwie coraz bardziej prawdopodobna. Zważając na treść nagrania, które uwieczniło mężczyznę spacerującego samotnie, a także ślady krwi i moczu na tylnym siedzeniu Skody, może zdawać się, że hipoteza mówiąca o morderstwie dziecka jest najbardziej prawdopodobna. Wskazuje na to także ostatni SMS wysłany przez mężczyznę do matki dziecka. Mówiący o tym, że już nigdy nie zobaczy swojego dziecka, a także samobójstwo mężczyzny. Policja i prokuratura są jednak dalekie od komentarzy i mówią o potrzebie skompletowania dokładniejszego materiału dowodowego. Czynności stricte poszukiwawcze prowadzi policja i inne służby do tego uprawnione. Obecnie koncentrujmy się na zbieraniu jak największej ilości materiału dowodowego, który pozwoli na ustalenie, co się stało z dzieckiem. Między innymi chodzi tutaj o oględziny samochodu, analizę danych komunikacyjnych, jak i innych dowodów. Które w tej sprawie są przeprowadzone, mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Łukasz Łapczyński.